A propos autostrad w Grecji, słyszeliśmy, że jest kilku operatorów. To to? Żartujesz. No to. Spodziewaliśmy się czegoś więcej. Widzę, że sobie zrobili tutaj chyba toaletę, jakiś śmietnik. Mieliśmy próbę włamu. Psy po kontakcie z tymi gąsienicami mają poparzone oczy. Trzeba robić te ogniska poza sezonem, bo w sezonie na pewno będzie... Cześć, witajcie w nowym vlogu. Hejka. Jedziemy poza autostradami w kierunku Teb i powiem Wam szczerze, że drogi są czasami fatalne. Tak, no dziwnie nas czasami ta nawigacja prowadzi. W pewnym momencie naszej podróży po Grecji w ogóle wyłączyłem autostrady i drogi płatne, ponieważ jak miałem wyłączone tylko drogi płatne, to i tak mnie kierował na autostrady płatne. No i czasami za kilka minut jazdy trzeba było płacić kilka euro. Także no nie jest to zbyt opłacalne, więc tak sobie jedziemy przez pola. No akurat teraz taki nam się trafił przypadek, że gdzieś tam nas poprowadziła nawigacja, asfalt się skończył, ale widzę, tu już się znowu zaczyna asfalt, trudno to nazwać asfaltem, ale sami zobaczcie, lecimy dalej. Lecimy dalej. A propos autostrad w Grecji, słyszeliśmy, że jest kilku operatorów prywatnych. Stąd też różne ceny na autostradach. Na jednych odcinkach wbijali nam kategorię drugą i płaciliśmy, przypuśćmy, tam 2 euro za jakiś tam odcinek, a znowu w innym miejscu wbił nam kategorię trzecią i musieliśmy zapłacić 5,80 za może 6 minut jazdy autostradą. Stąd też właśnie ta decyzja, że będziemy omijać jak tylko się da, chociaż miałbym jeździć takimi drogami jak teraz. Wjeżdżamy powoli do centrum, o ile to jest centrum, bo miasto jest takie na styl turecki. No chyba tu jest jakieś centrum, bo jest zagrodzone, widzisz? Mhm. A, dobra, jest taki duży rozgardiasz. Gdzie my możemy stanąć? Wąskie uliczki, ciasno i dużo balkonów. Wow, tu jaka prosta ulica. Rzymska chyba. Gdzie my możemy stanąć? Gdzieś się wciśniesz w jakąś kopertę. Ciapek jest taki malutki przecież. No, na pewno. Udało nam się wcisnąć ciapka na tej właśnie uliczce, pod której idziemy. Mamy nadzieję, że będzie tu bezpieczny. No a my ruszamy na miasto. Tak, zobaczymy, co te Teby kryją. Teby zaczynamy zwiedzać od Wielkiej Łąki. Tak. Było to miasto bardzo ważne w starożytnej Grecji, a my znamy je z greckiej mitologii. Założycielami miasta podobno był Zeus i jego brat Amfion. No i właśnie z tego miejsca chcieliśmy zacząć zwiedzanie Teb. I pewnie gdzieś tu jest ich grobowiec, gdzieś na tej łące. Tak, i staramy się historię. Go znaleźć. Szukamy go i szukamy i nie możemy nigdzie znaleźć. W pośrodku miasta skwerek, może nie pośrodku, no ale w miasteczku skwerek obrośnięty drzewami i jakieś górki i nie możemy znaleźć. Ale może za chwilkę się uda. Jest, znalazłam. Gdzie? Tu. To to? Żartujesz. No to wygląda tak jak na zdjęciach. Ojej. Niezbyt imponujące. No okay. Prowadzono tu kiedyś prace archeologiczne. Widać troszeczkę takich odkopanych miejsc. Ale słyszeliśmy, że odkryto tu jakąś podziemną piramidę. No i wtedy rząd zablokował dalsze prace nad odkrywaniem tego terenu. No to brzmi tak... Bardzo interesująco. Ciekawe dlaczego. Podobno odkrycie, odkopanie i ukazanie tej piramidy byłoby bardzo niewygodne, ale nie wiemy dla kogo i dlaczego. Dobra, to ja lecę po szpadeleki, tutaj troszeczkę pokopię. Może coś znajdę. Jakiś skarb. Weź soparkę jeszcze dla mnie. Całe miasto było kiedyś otoczone murami. Dzisiaj ostała się jakaś średniowieczna wieża. Przy niej to właśnie znajduje się muzeum. Wstęp kosztuje 3 euro, a dokładnie na przeciwległym końcu tej ulicy
znajdują się stare ściany właśnie murów. Nie wiem, zobaczymy jak one wyglądają. Kolejne stanowisko archeologiczne. No niewiele tutaj odkopali, odkryli. Jest to fragment cytadeli Kadmai, no ale niewiele się z tego zachowało. Jak widać, no wszystko znajduje się pod miastem. Ciężko jest to odkrywać, bo teraźniejsze Teby powstały właśnie na miejscu starożytnych Teb, więc no musieliby wszystko teraz rozkopywać, niszczyć to, co już istnieje. I może dlatego nie chcą dawać tych pozwoleń. Szkoda. Spodziewaliśmy się czegoś więcej po Tebach, tym bardziej, że urodził się tutaj podobno i Herkules, i Antygona. Myślałem, że tych zabytków będzie trochę więcej, no a tu niestety nic. Nawet mur, który niby ostał się tutaj w tym mieście, jest wciśnięty między domy. Ledwo go znaleźliśmy, przeszliśmy obok niego dwa razy, ale moje sokole oko dostrzegło jakieś kamienie i podziwialiśmy ten piękny widok. Nie, no jak na razie jestem zawiedziony. No ogólnie Teby taką miały burzliwą historię, nie lubiły się z Atenami, stawały też po stronie Persów, Spartan i właśnie walczyły przeciwko Atenom. Tak w 335 roku przed naszą erą zostały zrównane z ziemią przez Aleksandra Wielkiego. Wszczęli bunt przeciwko Macedonii, król się tak wkurzył, że po prostu wszystko żaden zburzył, budynek nie został. Ludzi wziął do niewoli, zostawił jedynie dom i rodzinę Pintara, poety, którego bardzo lubił. Dlatego myślę, że oprócz pomnika poety i jakichś resztek ruin, nic tu nie możemy znaleźć. Nic się nie zostało, także... Możemy, Monika. Myszkę do komputera. A właśnie, tak. No bo robiąc dwa filmy w tygodniu, zajechałem moją myszkę. Muszę sobie kupić nową, bo po prostu, no... Nie sposób pracować paluszkiem. Także odkładamy historię na bok i skupiamy się na przyziemnych sprawach, idziemy szukać myszki. Trzeci sklep, w którym byłem i nie mogę znaleźć myszki. Podobna sytuacja jest z ruinami w Tebach, no niestety. Trudno, są myszki, rezygnuję. Ale tylko na kabel, a takiej nie chcemy. Nic tu ponad. Niewiele ma do zaoferowania. Tak, i nic tu ponad. Lecimy step, delikatnie zawiedzeni, ale może coś jeszcze na obrzeżach znajdziemy. Monika, nigdy nie wiesz. Wiesz, że te największe skarby są zawsze bardzo ukryte. Chyba w Atenach prędzej coś znajdziemy. No tam na pewno. Jedziemy poszukać jakiejś dzikiej miejscówki, bo już mamy tego miasta dość. Przyjechaliśmy w to miejsce, bo tak pięknie się prezentowało na Google Maps i myśleliśmy, że w końcu zastaniemy jakieś piękne, antyczne ruiny. No niestety, no jest to amfiteatr, no ale niestety nie wygląda tak imponująco jak na Google Maps. No cóż. Tak całkiem świeżo wybudowany, na pewno nie możemy powiedzieć, że jest to najstarszy amfiteatr na świecie albo nie wiadomo tam jaki, po prostu jest. Cały czas się pewnie tu odbywają jakieś wydarzenia kulturalne. No ale to nie jest to, czego szukaliśmy. Nie, Monia? Tak. Z budki operatora światła widzę, że sobie zrobili tutaj chyba toaletę, jakiś śmietnik. No szkoda. No nic, nie udało nam się znaleźć jakiejś pięknej, antycznej budowli, ale przynajmniej zobaczyliśmy, że w tym mieście może w lato coś się dzieje. Tutaj na tej arenie. Ale super, że tak niedaleko miasta jest taki piękny las. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć zaraz jakąś fajną miejscóweczkę w miarę równą. Zobaczymy. Na razie droga trochę wymagająca, ale jeszcze tragedii nie ma. Tutaj, Mania, coś jest. Zobacz. Ładny widoczek, ale jakoś tak... No jakoś tak nie ma klimatu. Wydaje mi się, że po drodze tam mijałem takie w miarę spoko miejsce. Zawijam rogale i jedziemy z powrotem. My tak właśnie mamy. Jak coś nam nie pasuje, to po prostu jedziemy dalej.
Szukamy do skutku. Kurna, nie uwierzycie, co się stało, no. Mieliśmy próbę włamu. Kurna mać, no. Zaparkowaliśmy, Paweł próbował otworzyć okno i kawałek odpadł. No odpadło, no widać, jest uszczypnięte. No chyba ich ktoś przestraszył, nie zdążyli okna otworzyć. Albo po prostu, nie wiem, albo my już wracaliśmy. Nie było nic widać, bo okno było zamknięte, ale było tak jakby walnięte. Masakra. Przecież dopiero jak okno otworzyłem, to po prostu odpadło, nie? Kurde, bo tak to byśmy mieli dziurę i by nam tu woda ciekła. Tak to może to jakoś przykleję. Ja! Sami zobaczcie. Tak to było. Ciach. Dziura do wana. Kurna mać. Może jak to skleję, to nie będzie ciekło. Jak Moni? No załamana jestem, no bo jest po prostu dziura, no. Ale kurde, jak oni to zrobili? Tu nawet na tym metalu, kurde, nie ma za bardzo jakoś nawet śladu. No ale to mogłoby być coś plastikowego po prostu i myśleli, że wejdą, a to, co mieli pod ręką, użyli, a że nie wyszło, no to pewnie uciekli. Banda amatorów. Tylko mi roboty narobili. No nic, no cóż, no muszę to przykleić na kropelkę. No trzeba się cieszyć, że nie weszli do środka, nie zrobili nam bałaganu. No co mogę innego poradzić? No trzeba zakleić, bo jest pochmurno, może zacząć padać deszcz. Bójmy się, że nacieknie nam tą dziurą. No. Najpierw trzeba opanować tubkę z klejem. Co, kropelka jak sklei, żadna siła nie rozklei? No. Ciekawe, ile muszę z tym teraz stać. Do jutra. Dobrze, że przynajmniej obiad mamy gotowy, bo teraz chyba nic nam by się nie chciało robić. Zrobiliśmy ostatnio mielone i buraczki, tak jak mówiliśmy, na zakupach. No i zostało nam na drugi dzień po prostu. Kotlety pokroiłam w kawałki, żeby się szybciej zagrzały. A co dzisiaj do tych kotlecików? Kuskus robię już tak na szybko. Jestem zły. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i nic nie zrobisz. Może będzie można dokupić całą tą szybę. Może. Zobaczymy. Wygląda, moi drodzy. Nie jest źle. Wcale aż tak bardzo tego nie widać. Posmarowałem jeszcze to pęknięcie kropelką od środka, tak samo i tutaj, że mam nadzieję, że nie będzie ciekła woda. Podziewaliśmy się z Moniką, że ten moment kiedyś nadejdzie, no bo nie można tego unikać w nieskończoność. I muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że trafiliśmy na kompletnych amatorów. To musiały być jakieś po prostu gnojki ze śrubokrętem albo nie wiem z czym, no bo to było kompletnie nieumiejętnie zrobione. No myślę, że też, bo jak zostawialiśmy tam wana, to były pootwierane jakieś sklepiki, fryzjer, było tam sporo ludzi, a jak wracaliśmy, no to już była siesta, tak? Tak. Bo już były pozamykane sklepy, już było po 14:00. I pusto się zrobiło na tej ulicy. I na tej uliczce też było pusto, fryzjer też był tam zamknięty, naprzeciwko którego staliśmy, także ktoś może chciał wykorzystać ten moment. No, ale na szczęście, cóż, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Szyba sklejona. Na szczęście nic nam nie ukradli, nie weszli do środka. No, ja się cieszę, że ta cząsteczka została do samego końca po tych wertepach, że ona nie odpadła, bo ja w sumie jak dopiero w środku zobaczyłem. Ja nawet tego nie widziałem, jak do wana doszliśmy. Tak, to bo doszliśmy do wana teraz i na tej nic miejscówce. Nie było widać dokładnie, no bo okno było całe. Także. Zerknąłem oczywiście na okna, no ale to jest w takim miejscu, że no patrzyłem na środku, czy nie jest wybita, czy gdzieś nie leży z boku i nie sprawdzałem aż tak dokładnie. No, dokładnie. No dobra, co robimy? Może jakieś ognisko sobie rozpalimy? No myślę, że to dobry pomysł. Tu jest taka fajna miejscówka. Żeby odstresować. Napalimy ogień, zrobimy bekon i wypijemy lampkę wina. Na odstresowanie, bo ten dzisiejszy dzień to porażka. Teby porażka. Jeszcze to po prostu. Jeszcze to. Chociaż zakończmy ten dzień pozytywnie. Okej. Okay. Pozytywnie zakończony.
Nos mi złamałeś. Takie pozytywy. Szyba pęknięta, teby siara, jeszcze municję nos złamałem. Dobra, idziemy do lasu. Trzeba przynieść trochę drzewa i zabieramy się za palenie ogniska. Widzę, że w Grecji też jest problem z gąsienicami, które wcinają igły i przez to drzewa umierają. Jest to chyba barczatka sosnówka. Kiedyś będąc w Hiszpanii rozmawiałem z Iniakiem, z naszym przyjacielem San Sebastian i powiedział mi, że one są groźne, że psy po kontakcie z tymi gąsienicami mają poparzone oczy. Często trzeba jechać do weterynarza. Podobnie się ma sprawa z ludźmi. Też potrafią te gąsienice narobić trochę kłopotu. Bolą oczy, głowa. Także ja będę miał na uwadze to dzisiaj, zbierając drzewo. Będę się starał patrzeć, czy gdzieś tam jakaś gąsienica nie łazi po mnie. Wow, to już w ogóle jest idealne. All you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night. Nie ma to jak praca na świeżym powietrzu. To jest to. Trzeba robić te ogniska poza sezonem, bo w sezonie na pewno będzie wszędzie zakaz. Będą upały. Trzeba korzystać. Budujemy trochę nasze palenisko. Dzisiaj na kolację zrobimy sobie bekonik z ogniska. Do tego potrzebuję trzy patyczki. Dwa będą zakończone na ostro i zbuduję taką konstrukcję, żeby na górnym patyczku można było przewiesić bekonik nad ogniskiem. Już się nie mogę doczekać, to będzie smakowe. Tak, tak i wystarczy chyba. Zaostrzone. Wbijemy je tak w ziemię. A tu na górze puścimy jeden patyczek i na nim powiesimy nasz bekonik. Baraka fi dunia hanana. Nena bigeshi dai. Baraka. Baraka fi dunia hanana. Baraka fi dunia hanana. Ishon kuri jay jay fi tabak. Ishon abi sendai abi sei. Abi sei rashir ay yay kujka. Usugu abi sei gay usugu. Ongo alala fi dunia. Do rozpalania ogniska mamy teraz super rzecz, przydaś tak zwany z Turcji. Polecajka od Witka i Róży, także dzięki wielkie kochani. Przydaje się, nawet w Grecji. Taki kawałek plastiku, ale normalnie taką robotę robi, że szok. Chyba to opatentuje w Polsce. Tak, sprowadzimy z Turcji. Do kupienia na stronie transfera.pl. W naszym sklepie internetowym, którego jeszcze nie mamy. No. Mieszamy nasz bekonik. Wszystko widzę. Nie zmieścił się. Wszystko widzę. Nie zmieścił się. Ojejku, jak super. Cudownie po prostu, Moni. Jak tam bekon? No bez bekoniku ładnie kapie, powolutką się robi taki, widzisz? Mhm. Twardawy. Będzie chrupiący, mamy będzie do niego sos barbecue. Jak chipsy. No, trzeba spróbować greckiego winka. Tak, to pod tą szybę, żeby nie wypadła. Zdrowie nasze, szyba, zdrowie wasze, szyba nasza. Tak. Super dobre. To wino jest w tej dużej butelce, naprawdę.
Dekom też zapewne będzie pyszny. Musicie nam uwierzyć na słowo. My już będziemy kończyć, bo pewnie już nas prawie nie widać. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz na pocieszenie. Tak, a kto jeszcze nas nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli ktoś miał ochotę nas wesprzeć na naszym profilu na Patronite, to serdecznie zapraszamy. Wszystkim, którzy już tam są, serdecznie dziękujemy. I dziękujemy za 15 tysięcy subskrypcji. Dobra. Trzymajcie się. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Do zobaczenia w następnym vlogu. Hej. Monika, uspokój się. To jest dla nas wszystkich, czyli dla nas dwoje. Dla nas wszystkich. Jak gorąco. To jest do rozpalania ogień, a nie do rozpalania kobiet. Muszę się chłodzić, tak napaliłeś. Tak, dzięki wielkie, jesteście niesamowicie.